Także proszę Państwa, Kino Praga, Państwo zobaczą, Kino Praga, no i tu. No także proszę Państwa, idziemy tym Kinem Praga. Od tej orkiestry praskiej, także możecie też wejść w te SMS-y, w układ i możecie sobie słuchać pieśni za jakieś tam grosze. No to to jest dobry pomysł. Przynajmniej życie nie takie nudne, no bo praca pracą już powinna się kończyć, no bo to dzisiaj mamy piątek. Tak, tak, już jestem. Także proszę Państwa, mamy dzisiaj już piątek, to się kończy wszystko, cały ten tydzień się kończy pracy i trzeba tu nie wrzeszczeć. A tu o, ten zielony chodzi i wrzeszczy. Ja wiem, że oni muszą, bo to jak nie huknie, jak nie puknie, jak nie krzyknie, jak nie pstryknie, to to nie będzie się działo. Trzeba poruszyć. Także proszę Państwa, idziemy akurat w kierunku od tej całej orkiestry. Od Urzędu Skarbowego idziemy od Kina Praga w kierunku ZOO polskiego, waszego warszawskiego. Także proszę Państwa, po lewej stronie właśnie, że mamy ten Florian, czyli te czerwienie, którymi to czerwieniami nasze treści, naszego programu, proszę Państwa, edukacyjnego są wypełniane. Programu Elhof Art. Co znaczy Elka Pierdzielka on youtube.com, jak również oprócz Elki Pierdzielki jest Wiesiolandia, Cinderella on youtube.com i Elka Wiercielka on youtube.com. Przez Google, gdy wejdziesz, to ci się wszystko tam objawi. Serdecznie Państwa zapraszamy, idąc właśnie w kierunku ZOO praskiego. Tam jest też i po lewej stronie szpital wasz praski, który źle mi rękę złożył, proszę Państwa. No, także pozdrawiamy, pozdrawiamy i te buziaczki przesyłamy. Tutaj, proszę Państwa, jak były te spotkania ekumeniczne, no to nawet Arabowie tu się postawili swego czasu. No, Arabowie tu się postawili. Gdzie to, to spotkanie było? W takim domu. O, to jest ten dom właśnie. Chciałam powiedzieć katedralny dom. A te czarne limuzyny, no to one sugerują, że tu jest, proszę Państwa, jakiś pogrzeb już. No, także Państwo zobaczą. Tutaj nic ciekawego nie ma, bo przy ulicy Grochowskiej na Pradze Południe to przynajmniej ciekawa historia. A tutaj na Pradze Północ to będzie już jakieś takie mędostwo. Mędostwo, czyli że jeszcze będzie można je w łeb dostać. No to tu jest ta kancelaria. To gdy było, bo to w styczniu są, proszę Państwa, spotkania ekumene do kancelarii w tę stronę. No to był bardzo dobry bankiet, no bo czy to u metodystów, czy to było u baptystów, czy u baptyści to są taką religią amerykańską, to bardzo dobre jest. Baptyści, no bo baptizo, greckie słowo, znaczy zanurzyć, pogrążyć. I proszę Państwa, ja gdy znam język grecki i stary, i nowy, i z tego się uczyłam, wszystkiego się uczyłam, bo po prostu chciałam to wszystko zgłębić, proszę Państwa, jak się zapisałam na angielski, rosyjski, mając już opanowany, to potem zapisałam się na niemieckim, a to było strasznie dawno, potem na francuski, potem na hiszpański i włoski, no bo przy tym studium, proszę Państwa, turystycznym, no to przecież i włoski, i hiszpański, tylko mi doszedł, no ale jak się zna język, proszę Państwa, francuski, to przecież hiszpański nawet jest dość podobny. Także obejdźmy sobie tę całą, proszę Państwa, katedrę dookoła. Państwo zobaczą. Tutaj gdybyście byli w Anglo-Ameryce, Białystok, to z tyłu byście mieli zabudowania, takie fajne kajutki, salki na lekcje religijne, a tu nie ma nic, tu jest od razu płot. I tam w Anglo-Ameryce Białystok, jak gdybyście tak dookoła fary szyłyli, to są rzeczywiście takie wgłębienia w bardzo starym murze, czerwonym, zabytkowym, że aż przyjemnie. A tutaj Państwo zobaczą, Florian ogromny, a tutaj bida
że aż piszczy. No oczywiście, że nie będzie tu nigdy tej gościnności takiej jak tam w Angloameryce Białystok, gdzie właściwie życie religijne to przelewa się z fary do cerkwi, która jest w sumie na tej samej Lipowej ulicy. A tutaj ani Lipowa, ani nie ma tych takich wgłębień, jak Państwo wiecie, że prawosławni to gdzieś w lepiankach, w korze, w norze modlą się jako święci. I ich ci święci właśnie są z tego znani, że jak się nie skupi, to się nie może pomodlić do Boga, bo wy to macie tu hałas cygański, kłótnie, awantury, sprzeczki i was musi być dużo tej szerokiej drogi złej, która wiedzie na zatracenie, jak to mówi Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wersety 13 i 14. A ciasna jest brama, ciasna i wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego i niewielu jest tych, którzy ją znajdują, proszę Państwa. Ciasna brama i wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Dlatego, proszę Państwa, dobrze jest tak pomedytować, ale Państwo zobaczą, wygwizdowo tu jest wszędzie, bo wiatr właśnie, że wieje wiatr. Ja tak patrzę się, to ulica Oczki tam będzie, tak. Proszę Państwa, tam nawet mieszkają bracia Walaskowie, oni to już tak bardzo się, ci Walaskowie, proszę Państwa, rozrośli, że tak powiem dosłownie i ekspansywnie, że już nawet może jakiś tam staruszek mieszka tam na Oczki. I tam jak Państwo idą, to zdaje się tutaj o ten biały budynek, to też trupiarnia jest, także trupy tam składają, proszę Państwa. Ale to może nie tyle z tego kościoła, ile po prostu ze szpitala, bo tam jest szpital. Także, proszę Państwa, nie będziemy tam chodzić, no bo jeszcze czego. A tutaj, proszę Państwa, mamy obejście dookoła Floriana. No, trzeba przyznać, że ten Florian to ogromne bloczysko. Ale Państwo zobaczą, tu jest trawa i jakby, no, dookoła naprawdę nic się nie dzieje. W Białymstoku to tak, jest kinoton. Są te kajutki, czyli katechetyczne salki. Nawet tam chór próby. Ja tam byłam, na jakiś chór tam był, ale myślę, nie, no w kościelnym, bo ja miałam wystąpić solo z chórem kościelnym, ale myślę, no z kościelnym to jakoś tak coś tam się zbierało jak na ochocie w Warszawie do tego stepowania, no to więc oczywiście, że zrezygnowałam i już więcej nie chciałam. No a teraz jakbym tak pojechała, proszę Państwa, do Angloameryki Białystok, to bym pochodziła dookoła katedry. No bardzo podobna właśnie, że do tej, czerwona, ale jest taka bardziej światowa, no bo Państwo zobaczą, mur, i nic tu się nie dzieje. Ja pamiętam, jako mała dziewczynka, Langstrom, proszę Państwa, byłam na religii i tak w tym miejscu, za ścianą, przy kościele, w lecie, była religia po prostu, no. I że myśmy ze szkoły wszyscy, na hurra, proszę Państwa, pod te katedry, na religię. No i bardzo ciekawy był ten ksiądz, to może jeszcze żyć, bo to był młody, proszę Państwa, człowiek. No i tak kojarzy mi się takie życie, proszę Państwa, religijne, życie artystyczne, wszelkie życie, wszelki żywot, czego tutaj oczywiście, że nie widzę, bo łyso, pusto, nudno, głucho i jeszcze można w łeb dostać. No, takie są spostrzeżenia. A to jest tam ta ulica, Państwo zobaczą. No tych Walasków, jak się tam idzie i tam w prawo zakręca się przy tej trupiarni w Białym Domku, co Państwo widziałyście. Także, proszę Państwa, o zgroza dookoła, a to po hebrajsku mówi się Maggor Misabib. Po hebrajsku mówi się Maggor Misabib. A tutaj Państwo widzą, znowu mają XXI wiek i człowiek nie ucywilizował się do końca, tylko się raczej uwstecznił. Drugie przekazanie, jak Państwo pójdą do adwentystów, bo Świadkowie Jehowy się tym nie zajmują, bo po prostu ich bałwany w ogóle nie interesują. Pójdą Państwo do adwentystów, to oni mają, no, całe książki napisane na temat, w
którym to roku było, jak, co i gdzie, że Kościół katolicki wyrzucił, proszę Państwa, drugie przykazanie, gdzie jest napisane: nie będziesz czynił żadnego obrazu rytego, ani rzeźby, czegokolwiek, co jest na górze, na ziemi, w wodzie, pod wodą. Nie będziesz się temu kłaniał, nie będziesz temu służył, gdyż ja, Jahwe, jestem Bogiem zazdrosnym. I Państwo zobaczą, od razu tego przykazania nie ma, a dziesiąte podzielono na dwie części, ani żadnej rzeczy, która jego jest. I gdyby ktoś twierdził za tym warszawskim, salcesonowym, idąc rechodupstwem, że się komuś coś udało, to niech się poważnie zastanowi. Ludzie nie chcą chodzić na msze, między innymi i z tego powodu, że jak idą Świadkowie Jehowy, no to tłumaczą, że w Kościele katolickim jest bałwochwalstwo, proszę Państwa. Gdy drugie przykazanie wyrzucono, które zabraniało bałwochwalstwa, a proszę Państwa, dziesiąte na dwie części podzielono dla niepoznaki, proszę Państwa, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Nieprawda. To weź dziewiąte i dziesiąte swoje, to ci zabrakuje któregoś, czyli drugiego przykazania. Bo tam jest powiedziane: nie pożądaj bliźniego, nie pożądaj jego żony, nie pożądaj osła, domu, ni niczego. Nie pożądaj, co należy do bliźniego twego. No, także widzicie Państwo, adwentyści to się rozpisują, Świadkowie Jehowy, nie, bo Świadkowie Jehowy są miłosierni, tak samo jak o tym Jahwe czytamy w 20 rozdziale Księgi Wyjścia, w drugiej Księgi Mojżeszowej: nie będziesz czynił obrazu rytego. I tam dalej jest powiedziane: gdyż ja, Jahwe, jestem Bogiem zazdrosnym. Ale mimo wszystko proszę nie ciągnąć tematu piekła, bo jestem Bogiem zazdrosnym, okazuję łaskę aż do tysiącznego pokolenia, a karę wymierza Bóg do trzeciego i czwartego pokolenia. Czyli że ta hiperbola, czyli świadoma przesada, podkreśla nam miłość Bożą. Mówi, że Bóg jest bardziej miłosierny niż ten, który każe. Także odrzuć wszelkie dogmaty, zresztą fałszywe, bo i pogańskie, o piekle, o czyśćcu, no i jeszcze inne te nauki fałszywe, o nieśmiertelności duszy, bo przecież Adam i Ewa mieli naturę śmiertelną. Mot, dwa razy hebrajskie słowo użyte. Zgrzeszysz, umrzesz, zgrzeszysz, niechybnie umrzesz, dwa razy to słowo, że konsekwentnie na pewno umrzesz, a nie przejdziesz w zaświaty. No ale ponieważ Grecy mądrości poszukują, a Żydzi znaków, bajek, saduceusze, faryzeusze, dzisiaj właśnie księża katoliccy, no to od Platona między innymi też wzięli naukę o nieśmiertelności duszy, że to jest tak zwany dualizm, że ten Kościół nawet, ten, który tu widzimy, proszę Państwa, że też ma duszę, że on jest cieniem czegoś, co jest w istocie duchowego ważniejszego jeszcze nawet, no bo jeżeli cień, no to wiadomo, że jest to coś takiego słabego, coś takiego drugorzędnego. Także tutaj, proszę Państwa, Michnik powiedział na Czerskiej, że katolicy są drugą klasą, wyznawcami jakimiś tam w coś wierzą. On nawet nie wnika drugiej kategorii. No bo oni w bałwochwalstwo wpadają szybko, w gniew kato. No i dlatego się biją, dlatego się tłuką. Także, proszę Państwa, nawet te obrazy nic nie dają, bo ludzie to już nie ludzie, to gady. No, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno jest krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie złe uczynki sprzed mojego oblicza. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, a gdy przychodzicie do mnie, zakrywam moje oczy przed wami. Czy jaskinią zbójców przypadkiem nie stał się w moich oczach ten dom? No i to było, proszę Państwa, w księdze Ezechiela, Jeremiasza, Izajasza. I Jezus, ponieważ znał Pismo Święte, cytował te miejsca i to właśnie są słowa Jezusa.
ale że jeszcze były to słowa Izajasza, Jeremiasza, Jeremiasza i Amosa. Czytajcie, czytajcie, czytajcie o głodzie Słowa Bożego, że ludzie nie będą chcieli słuchać Słowa Bożego. No bo przecież taki Jeremiasz już wtedy, jak stanął przy świątyni, no to przecież tylko go wykląć albo i zabić. Bo Jezus jak pierwszy raz tu zaczął czytać, proszę Państwa, jeszcze przeczytał z Biblii, że dzisiaj wypełniło się słowo w ustach, w uszach waszych właściwie, w ustach, no bo to usta, to Jezus ustami to wypowiedział, no to już chcieli go zrzucić ze świątyni, za miasto wyprowadzić. Już wtedy, wcale tam nie trzeba było nic, nikogo krzyżować. Także, proszę Państwa, Jeremiasz mówi, świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska to jest. Trzy razy, po trzykroć, zresztą wyznawcy papieża są bardzo przesądni. Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska to jest, mówi Jeremiasz. Jak to? Mordujecie, kradniecie, krzywo przysięgacie, chodzicie za cudzymi obcami, a potem znowu przychodzicie do mnie, przede mną stajecie, aby dalej popełniać wszystkie te obrzydliwości. Czyli, że proszę Państwa, jeżeli będziemy myśleć tak jak Bóg, będziemy czytać Pismo Święte, to będziemy wiedzieć, proszę Państwa, że to wszystko to są obrzydliwości.